To może ja zacznę od Jana Zdrowcowska. Łukasz, powiedz, jak byś dzisiaj siebie sformatował? No bo wiadomo, trochę sytuacja wymusiła to, że teraz grasz na prawym wahadle, bo trener mimo pewnych zawirowań kadrowych utrzymuje tę formację, tę taktykę. I jak ty się czujesz sam na tej pozycji, jak byś siebie opisał? Znaczy opcja grania na wahadle tak do końca nie jest mi obca, bo w Manchesterze miałem okazję grać na prawej obronie, a to są podobne pozycje. Ja zawsze będę powtarzał i trenerzy i wszyscy to wiedzą, że najlepiej czuję się na środku obrony. Najlepiej na tym półprawym. Myślę, że dobrze mi to wychodzi i chcę podnosić swoje umiejętności na tej pozycji, ale jeżeli trener w jakimś momencie ma potrzebę wystawienia mojej osoby na prawym wahadle, to nie będę miał z tym problemu. Jesteś mimo wieku piłkarzem, który dotknął poważnej piłki, tak jak wspomniałeś właśnie w Manchesterze United poprzez treningi, też z pierwszą drużyną. Masz takie wrażenie, że być może tak jest, może to jest inne moje wrażenie, że trener wybiera ciebie na prawym wahadle, kiedy chce, żeby ono było ciut bardziej defensywne, a nie jak Bartka Pawłowskiego, który, no wiadomo, on jest bardzo stricte ofensywnym piłkarzem i tu nie ma co ukrywać. Czy ty tego tak nie odczuwasz, bo ciebie też do przodu mocno ciągnie? No tak, lubię się podłączać do przodu z piłką, czy podaniem i pójść za podaniem, więc no tak jak mówiłem, ta pozycja nie jest mi obca. A jeżeli chodzi o to, czy bardziej defensywnie, myślę, że nie, no bo jakbyśmy na Górnik Łęczna wyszli bardziej defensywnie, no to trochę byłoby to głupotą wychodzić pięcioma obrońcami. Chcieliśmy wygrać ten mecz, nie udało się. Teraz patrzymy tylko na Piasta i zobaczymy, jaką trener ma koncepcję, jaki skład wystawi w niedzielę. Na kogo ty się szczególnie nastawiasz z zespołem Piasta? Czy nie masz czegoś takiego? Bo są piłkarze, którzy lubią sobie przeanalizować, na kogo będą grali. Masz coś takiego za sobą, czy to nigdy nie jest? Ani nigdy nie grałem z Piastem, ani jeszcze nie miałem przedstawionej analizy Piasta, ale zostanie ona przedstawiona jak co mecz, więc wtedy bardziej poznam też indywidualne zachowania poszczególnych zawodników. Jedyny mój kolega jest z kadry z młodzieżówek, Arkadiusz Pyrka w Piaście, któremu bardzo dobrze teraz idzie. Trzymam za niego kciuki. Mam nadzieję, że teraz w niedzielę się spotkamy i razem popatrzymy na boisko. To ja bym się spytał o tej reprezentacji, no bo trudny miałeś początek sezonu z kontuzją, ale jak wróciłeś do gry, no i czy po prostu spodziewałeś się, że trafisz do tej kadry, czy myślałeś, że może jeszcze ten? Znaczy, ta kontuzja zaczęła już się w tamtym sezonie. Po meczu ze Stalą Mielec miałem zgrupowanie 4 dni. Pojechałem na tą kadrę. Niestety nie mogłem trenować, bo już zaczynało boleć mnie to kolano, ale rozmawiałem z trenerem Stolarczykiem, że jeżeli będę grał, to będzie liczył na mnie. No i cieszę się, że prawie idealnie przed rozpoczęciem sezonu wróciłem. Szkoda, że nie miałem więcej szans gry w europejskich pucharach, bo bardzo chciałem tam grać, no ale niestety musiałem nadrobić ten obóz, ten okres przygotowań. No ale już wróciłem, na szczęście ze zdrowiem wszystko w porządku, więc mam nadzieję, że będę łapał jak najwięcej minut. Dziękuję.